Teraz też będzie przyjemnie, bo są pranki o poranku, jest budzilla, można kogoś wkręcić. Dzisiaj z nami Wiolka, Wiolka. Wioleczko, kogo możemy dla ciebie wkręcić od rana? Moją córkę Paulinę. A co u córki Pauliny słychać? Mieszka sobie na 9 piętrze i codziennie przylatują do niej gołębie, których niestety nie może się pozbyć. Jak słyszysz, skrzydlaci słuchacze RMF Max postanowili przysiąść na parapecie, by sprawdzić, jak nam pójdzie. Biedna Paulina. No, biedne gołębie. Halo. Dzień dobry, pani Paulino, witam serdecznie. Guanopol, firma Piotr Bąk, witam panią. Przepraszam za wczesną porę, obudziłem. No nie, w sumie. Wie pani co, dzwonię w sprawie gołębich odchodów. Tutaj na 9 piętrze, na 26 kwietnia. Tutaj. No tutaj u mnie. No, witam, to... tak. Jak tam u pani z ilością gołębich odchodów? Już brak. Najgorzej. Wie pani, bo my tam mieliśmy Guanopol, wie pani, nasza firma zajmuje się skupem gołębiego guano. I my tam mieliśmy takie, wie pani, solidne złoże guanonośne. Aha, i jak? No, to ja do pani właśnie dzwonię, żeby się dowiedzieć, jak. Bo wie pani, to ja jest... Ja wiem, kto mi się, ktoś mnie wkręca, nie? Pewnie moja mama, prawda? Wie pani co, no 50 zł w skupie, nie wiem, no to nie wiem, na mamie to na akcentze nie robi wrażenia. Ale słuchacze Radia RMF Max normalnie już mają okruszki przygotowane dla gołąbków. To proszę, żeby ci nakruszyć na ten balkon, żeby wróciły te biedactwa, które chcesz wypłoszyć, no. Cześć, dzień dobry, kochana, cześć, Paulinka, jest z nami Wiola oczywiście. Wiola, możesz się przywitać z córką. Dzień dobry, Paulinko. Cześć, kochanie. Tradycja, że ona mnie wkręca. Bo mamy tutaj, wiesz, dwa koszyczki okruszków dla twoich współlokatorów. Ja nienawidzę gołębi. Żadnych gołębi. Nie, jak się widzę, to goni. Nie. A zrobiłaś siatkę sobie już taką na balkon? Przymierzam się. Na razie myślę o gwoździach na kolejne. Och, nie. Miej litość. Wystarczy tylko do perfekcji nauczyć się odgłosów godowych, bardzo agresywnych samca. O, powtarzaj razem z nami. To się robi tak. O, zobacz. Patrz. Posłuchaj. O. No to pozdrawiając ranne ptaszki, życzymy dużo radości ze wspominania rannych gołąbków. Miłego dnia dla was. Cześć. Maciek Rok i Irek Jakubek.